Hej, cześć, witajcie, z tej strony Klatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Fallout Shelter, w którym mamy mnóstwo nowych ludzi, których musimy tutaj poprzedzielać, chociażby musimy odebrać nasze poziomy i proszę bardzo, kolejne zadanie, udało się wykonać kolejne 100 kapsli dla nas. Ja póki co, póki nie było mnie w grze, wróciłem dwie osoby, kolejne tutaj osoby, które są jeszcze na wyjściu, sobie jeszcze tutaj siedzą. Ten tutaj oczywiście czeka już na wejście. Mr. Handy cały czas sobie tutaj zbiera. Dwa dni jest i on na pewno tutaj sporo posiedzi, żeby tych kapsli przynieść mnóstwo. Jest też Keith Owens, który przyniósł nam 300 coś kapsli, które właściwie musiałem wywalić na niego, po to, żeby go oczywiście ściągnąć stamtąd z powrotem. Więc oczywiście zbierzemy od niego te przedmioty. Jest sam Matthew White, który przyniósł 700 coś kapsli i on nie został zabity, więc też sobie zbieramy jak najbardziej. I dalej mamy jeszcze Jamesa, który jest po prostu kozakiem nad kozakami. Spójrzcie, ile przedmiotów zebrał na tym swoim wypadzie. Jest poza Voltem, no te był jakieś 7-8 godzin, może trochę więcej. Zebrał 1300 prawie kapsli, jeszcze mu zostały dwa snipaki. I James jest po prostu jedną z osób, które na bank będą wychodziły właśnie poza Volta. On tutaj będzie wracał i nie ma z tym problemu. Czy jeszcze ktoś jest w ogóle poza Voltem, poza nim? Jest jeszcze Philip Snow, którego pominęliśmy sobie. Jest Mr. Handy, jest Philip Snow, który też niestety zginął, ale zapłaciłem za niego trochę i na pewno o wiele bardziej mi się to zwróci, bo dostanę za niego aż 1300 kapsli i mnóstwo rzeczy, chociażby cieszę się też z tego, że tutaj są jakieś zwykłe combat armory, które też dadzą mi sporo. Radzimy sobie jak najbardziej z jedzeniem, radzimy sobie jak najbardziej właśnie tutaj z wodą. Troszkę poziomów nam doszło, więc od razu je sobie tu zbierzemy i zobaczymy jak nasze zadania. Tutaj musimy ugasić 15 razy ogień musi po prostu być w naszym wolcie i musimy ugasić go 15 razy. Musimy ulepszyć 4 pokoje i zwiększyć szczęście naszych tutaj mieszkańców do 100. Zobaczmy, kto w ogóle sobie słabo radzi. Mamy 88% i moglibyśmy to troszkę poprawić. Właśnie, ale jeśli w ogóle chodzi o sam happiness, to tutaj, nie tutaj, a chodzi mi konkretnie o to. Mamy daily report i drugiego dnia stoimy na równie wysokim poziomie, tym razem nie mamy A minus, a mamy A. 140 kapsli do naszej kolekcji, mamy 1400 i myślę, że to jest naprawdę, naprawdę coś fajnego. Oni tu sobie cały czas ekspią swoje agility, tutaj powolutku idzie, tutaj też powolutku idzie, bo oni są szkoleni głównie po to, żeby właśnie iść i pracować tutaj. Nie mamy też co czekać, jeśli chodzi o samego Matthew. Myślę, że Matthew dostanie do Endurance, chyba że tutaj jest coś lepszego, co jestem w stanie mu zaoferować. Niestety nie jestem w stanie nic lepszego mu zaoferować. Może jakaś broń tutaj? Chyba nic lepszego niestety nie dostaliśmy. Niestety nic lepszego w tej chwili nie posiadamy. Więc ty w tej chwili sobie polecisz, Matthew, od razu dalej eksplorować. Dostaniesz standardowo 3, dostaniesz 5 steampacków i leć eksplorować. Leć eksplorować, chłopie, bo naprawdę dobrze ci to wychodzi. Jeszcze jedna osoba gdzieś tutaj wpadła, która sobie gdzieś tu powinna krążyć. Nie powinienem ją zaraz złapać. Gdzieś tu jest, proszę bardzo. Tu jest Keith Owens, który ma 7 poziom i on na razie nigdzie nie będzie wychodził, więc zmienimy mu ubranie na podstawowe, zdejmijmy mu na pewno broń. Proszę bardzo. On tutaj już poleciał. Na pewno to, co chciałbym zwiększyć, to troszkę produkcję Rad Away, bo czy dałoby się ich dawać tyle mniej więcej co steampacków. Więc pierwsze co, to budujmy sobie Science Lab. Jeden kosztuje nas 500 i zwiększamy po prostu tutaj ilość produkowanych do 3. Bardzo fajnie, to mnie cieszy. Tutaj mamy kolejne poziomy, kolejne kapselki. Mamy troszkę tutaj innych miejsc. Trzeba też zacząć powoli się zajmować tym generatorem mocy, żeby po prostu on sobie też zaczął tu powoli działać. Nie chciałbym go w tej chwili ulepszać, a chciałbym go lekko na pewno dobudować. Więc dobudujemy sobie jeszcze jeden w tą stronę i dobudujemy sobie jeszcze jeden w tą stronę. I tu musimy sobie znaleźć ludzi, którzy będą tu na pewno pracować. Tu mamy pana z charyzmą, więc on mógłby automatycznie polecieć tutaj i troszkę popracować nad naszą przyszłością. Tutaj mamy kolesia z lakiem, z agility, więc on mógłby pójść najbardziej tutaj w tej chwili. Poszukajmy kogoś, kto jeszcze tutaj się kręci po tej bazie, a nic tu nie robi. Tu jest, widzę, jakaś babka, która nie ma kompletnie żadnego ubioru do charyzmy i mógłbym jej cokolwiek dodać, na przykład nightwear. To jest całkiem. Chociaż na razie dajmy ci to. A ty, gościu, masz chyba najwyższą charyzmę w tej chwili. Nie,
Tutaj jest jeszcze jedna osoba, która ma wysoką charyzmę, więc wy we dwójkę będziecie tutaj nad nią pracować. Ty dostaniesz taki ubiór, ty dostaniesz piżamkę, myślę. Tak, ty dostaniesz piżamkę i będziecie tutaj pracować, zaraz wam prześlemy jakieś panie. Tutaj jeszcze jeden gościu chodzi, ty masz co wysokie, również charyzmę, no. Niestety nie wyślecie do charyzmy, masz P, dosyć wysokie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie cię tutaj zatrudnić, niestety mamy fulla. Może masz inteligencję na przykład? Może masz nie, jesteś strasznie słaby we wszystkim innym. Więc niestety tego nie zrobimy, tutaj mamy dwa poziomy jeszcze. No i nie ma tu niestety chyba nikogo, kto miałby bardzo słabe P, a miałby coś wyższego, chyba że... Tutaj nie, no to nie jest tak źle, tu jest już lepiej, jeśli chodzi o to. I ciebie moglibyśmy posłać tutaj, zabierając ci twój strój do P, a moglibyśmy dodać ci na pewno siłę. Leather arm, proszę bardzo. Poradzisz sobie to na pewno lepiej. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, gościu? Steven! Steven, nie żartuj sobie ze mnie, leć tutaj, Steven. Teraz tak, ty na pewno miałeś być lepszy tutaj, więc dostaniesz się do pracy tu. Plus dorzucimy ci jeszcze jakieś ubranko, które doda ci Perception i Agility i Endurance. Proszę bardzo, Radiation Suit. Czy ktoś, kto może tutaj dostać jeszcze Agility? Ty masz bardzo słabe Agility, ale całkiem nieźle spisujesz się, jeśli chodzi o produkcję tutaj czegokolwiek, jeśli chodzi o inteligencję. A do inteligencji niestety nie mam ci czego dorzucić w chwili obecnej, ale mogę ci dorzucić chociażby ubranie na laka. I będzie większe szczęście, bardzo dobrze. Tu widzę jeszcze ktoś nie nosi sobie tutaj, a możemy dać mu chociażby takiego Raider Armor, żeby szybciej produkował jedzenie. Tutaj też sobie ludzie siedzą, niestety nie jestem w stanie im nic, a to nic zagwarantować. A nie, tu jest jeszcze jeden ubiór, tutaj jest ktoś, kto ma do laka niestety, a też jest Raider Armor. Tutaj mamy chyba laka na poziomie trzecim, na poziomie piątym miej, proszę bardzo. I tu powinniście sobie dawać radę, tu jeszcze jest ktoś, kto jest kompletnie, widzę, nie przypisany do niczego. To jest Keith Owens, który ma siódmy poziom i nie za bardzo sobie radzi w czymkolwiek. Jest dosyć inteligentny, więc wrzućmy go może po prostu do produkcji steampacków. Czy mamy jeszcze coś, co podboostowałoby ci inteligencję? Tylko mogłoby ci podpasować laka, więc dobra, niech będzie i lak. To sobie bierzemy, zbierzemy, proszę bardzo, w ten sposób. I wrzucimy cię po prostu do produkcji steampacków. Kolejny poziom, bardzo mnie to cieszy. Musimy tutaj jakąś panią wysłać. Tu jest jeszcze jakiś gościu, który się kręci po bazie i nie wie, co ze sobą zrobić. Masz inteligencję i charyzmę, więc chodź tutaj, będziemy cię potrzebować na chwilkę. On tutaj powinien sobie poradzić na chwilę obecną. On charyzmę ma niezbyt wysoką, ty sobie lepiej radzisz z charyzmą. Jeszcze 40 coś minut. Mole rat. Dobra, oni zaraz będą przychodzić tutaj, więc tutaj musimy ich uzbroić. Tak to zauważyłem, działa, że będą się przenosić o piętro wyżej, właśnie. Hunting rifle. I tutaj jeszcze ktoś czegoś nie ma, więc dostanie, proszę bardzo, taki karabinek. To już są niestety lepsze stwory. I proszę bardzo, udało się zażegnać kryzys. Całkiem nieźle to poszło. Muszę im też pozabierać na razie niestety te broni. Chciałbym, żeby każdy z nich broń posiadał, ale nie stać mnie na to, żeby na razie mogli to posiadać. Z tego względu, że w różnych pomieszczeniach różne rzeczy się dzieją. Proszę bardzo, są pięści. Wszystko jest pięknie, mamy prąd, mamy jedzenie. I tutaj na pewno pracujemy dalej nad energią, gdzie tu jest power generator kolejny. 26 minut i musimy kogoś tutaj ci ewentualnie dorzucić. Ale to myślę, że nie na chwilę obecną. Musimy dorzucić kogoś, co jest duże. Jest dużo jedzenia, więc jakaś pani mogłaby wskoczyć tutaj na pewno. Jakaś pani mogłaby wskoczyć stąd chociażby tutaj. Ty masz 3 charyzmy. Zobaczmy, kto ile ma charyzmy w ogóle. Wy stoicie równo z charyzmą. Ty masz bardzo mało charyzmy. Więc wrzućmy jeszcze ciebie tutaj. Na dole nikt nie siedzi akurat, a możemy tutaj pomieścić 42 osoby, więc jeszcze jest nie najgorzej. Kolejny poziom, proszę bardzo. Kolejne jedzenie, proszę bardzo. Jak z naszymi zadaniami? 15? Właśnie, to szczęście miałem. To szczęście miałem lekko poprawić wam, żebyście się lepiej czuli. Ktoś, kto nie ma na 100%, a jest całkiem. Ty tutaj pracujesz? Dobrze, to chodź. Ktoś się tobą tutaj zaraz zajmie. W tym miejscu. Jak jeszcze, jeśli chodzi o happiness? Jeszcze zaraz tu komuś poprawimy ten happiness. Tu jest Andrea, tu jest Rose, która też pracuje w jadłodajni, tej drugiej. Proszę bardzo. Muszę zrobić tak, żeby w jednej pracowali faceci, w drugiej, żeby pracowały kobiety, bo byłoby na pewno o wiele sprawniej.
Więc może przerzućmy sobie... O, ty masz zero charyzmy. A, widzę, że tu i tak jest jeszcze sporo ludzi. Czy ktoś tu jeszcze jedzie do ciebie? Tak, jedzie tu jeszcze jedna pani. Myślę, że zaraz powinni się nią zająć. I powinno być całkiem przyjemnie. Moglibyśmy też kogoś wysłać zaraz na dół, więc Living Quarters to jest kolejny tutaj pokój, który chciałbym stworzyć. Któraś z tych pań mogłaby się przejść na sam dół? Byłoby naprawdę miło. Nie wiem tylko co prawda, gdzie tą panią przypisałem. O, teraz już pójdzie na pewno w to miejsce. I któryś z panów jeszcze tutaj ewentualnie, który pracuje, a ma w miarę charyzmę. Żaden z was nie ma jakiejś super charyzmy, ale niech poleci się tą panią zająć, więc zwiększymy jej po prostu troszkę tutaj jej szczęście. O, widzę, że tutaj poszła jakaś zmiana. Tutaj pan w piżamce i pani w ubiorze bibliotekarki całkiem nieźle sobie radzą. I really think we could have it together. Future together. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Proszę bardzo, i lecisz. Lecisz, poszło pięknie. Jedzenie, steampaki poszły. Kolejne dwa poziomy. Dobrze, tutaj kolejne. Idzie naprawdę nieźle. Myślę, że w tej chwili pokuszę się o to, żeby porobić troszkę tutaj naszych... O, już widzę, że szczęście poszło. Tu jest jeszcze... Czy jest jeszcze jakaś pani, która ma charyzmę? Tutaj jest jakaś pani, która ma charyzmę. Ma 100% szczęścia. A to nie, jak masz 100% szczęścia, to sobie tu zostań. Ile ty masz procent szczęścia? Również 100%. Czy wody? Wody też mamy na razie, ok. Ty masz 90% szczęścia, więc chodź tutaj. A któryś z panów zaraz się tobą tutaj zajmie. Mam nadzieję, że ten pan się tobą zajmie i będzie ci przyjemniej. Proszę bardzo, kolejne się udało zrobić. Okej, gdzie ty pracowałaś? Tu jest librarian. Okej, pięknie sobie radzicie. Tu jest librarian, więc ty wracasz do siebie do pracy. Ty musisz dostać kogoś nowego, więc ty przejdziesz się do pokoju chociażby tego tutaj. I zaraz ci tu podrzucimy jeszcze jedno. Proszę bardzo, już 3 się udało zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. A skoro już jesteś tutaj, to wrzucimy cię z powrotem do tego pokoju i z tego co zauważyłem, powinieneś od razu podlecieć do tej pani. Tutaj też jest od razu kolejna wolna. Ty pracowałeś sobie w jadłodajni, więc wrzucimy cię... Oj, nie tutaj kompletnie. Wrzucimy cię do jadłodajni tej, tak żeby tu pracowały same kobiety. I tu jest jeszcze jedna kobieta, która na razie nie wydaje się być zbytnio potrzebna, więc też ją wrzucimy tutaj na górę. O, proszę bardzo, tutaj chyba już tak, konwersacja się zaczyna. Andrew Harris, proszę bardzo, podbija tutaj do naszych pań. Tutaj też całkiem idzie nieźle. Proszę bardzo, jedzenie. I naprawdę całkiem nieźle idzie. Szkoda tylko, żałuję jednej rzeczy, że nie mogę im przypisać, typowo napisać im, że pracują tu czy tu i tak dalej, bo byłoby to o wiele przyjemniejsze. Oni tutaj, widzę, sobie pakują 4 godziny i 2 godziny, więc coś tam sobie idzie. Tutaj mamy kolejny poziom i spróbujmy może porobić jakieś rasze, żeby cokolwiek kapsli zebrać i troszkę doświadczenia. Proszę bardzo, jest sukces. Myślę, że możemy popróbować sobie po 2 razy, chociażby na każdym pokoju. Tak po prostu bezpiecznie, żeby nie martwić się nic. I niestety jest failed. Co tym razem? Czy będzie ogień? Będzie ogień, więc niech się martwią. O, widzę, że tutaj znowu poszła zamiana. Tak jest. No, o, tutaj już poszedł tańczyć od razu. No, jeśli ci się uda tutaj, Andrew, no to naprawdę będę pod sporym wrażeniem. Andrew, jesteś kozakiem. Tutaj chyba... A nie, też się proszę. Gary też daje radę. Też się kręci nam tutaj rozmowa. Nie wiem, czy są jeszcze lepsze przedmioty, które dodają nam więcej charyzmy. Myślę, że mogłoby się okazać, że jest coś takiego. Na razie postacie sobie levelują. Nie mam niestety żadnej takiej na tyle fajnej postaci, żebym mógł ją dalej wysyłać sobie tam. Proszę bardzo, Andrew, no kurczę. Ty to jednak podrywacz jesteś. Wszyscy idą w idziecie w czwórkę. Poszli w czwórkę. Co to, jakaś orgia się tworzy? Co wy robicie tam? Halo? Halo, proszę tak nie robić. Halo, nie na odcinku. Halo. Nie. Tylko nie to. Tutaj też już tańczą, bardzo ładnie. O, jacy wyszli zadowoleni. Dobrze, tutaj ty pracowałaś, nawet nie wiem co to jest za ubranie. Charyzma Agility, okej. Więc ty na pewno pracowałaś tutaj w jadłodajni, która, oj, niestety nie jest tutaj, gdzie chciałem cię przydzielić. Jadłodajnia jest, ach, gro. Jadłodajnia jest tu. Ty pracowałaś również w jadłodajni, więc też idziesz do tej drugiej jadłodajni, gdzie będziesz pracować, okej. Teraz tak, moglibyśmy którąś jeszcze panią tutaj wysłać. Ona niestety mają po 100%. Czy to jest jakaś pani? Tak, to jest jakaś kobitka, to jest header, która nie za bardzo tutaj się czuje w swojej pracy. Powinna pójść troszkę tutaj popracować. To jest William, tutaj pracują sami faceci. Tu pracuje jeszcze jakaś kobieta, która ma 100% zadowolenia. Tutaj pracuje Mary, która też ma 100%. Znowu komuś się udało, proszę bardzo, kurczę. Szalejecie dzisiaj.
Dzisiaj naprawdę szalejecie. Więc jest nieźle, proszę bardzo. Tutaj szczęście zostało zwiększone. Tutaj mamy Shirley, która też na razie sobie całkiem radzi. Znowu coś poszło, proszę bardzo. No kurczę, jestem pod wrażeniem, co wy dzisiaj po prostu szalejecie tutaj. I proszę bardzo, szczęście zostało zaliczone. Tutaj pracują same ciężarne kobiety. Będzie mnóstwo tych ciężarnych kobiet, coś czuję niedługo. Jest agility, więc wrzucimy cię z powrotem do twojej pracy, gdzie będziesz tutaj robił. Ty pracowałaś sobie jako również agility, więc wrzucimy cię tutaj do tej jadłodajni. Niestety będę ich tak rozdzielał, bo jest to dla mnie o wiele przyjemniejsze do działania. Ty tutaj masz inteligencję, więc pójdź może tutaj sobie pracować. Produkuj nam właśnie tutaj radyweje, które będą bardzo przydatne. Tutaj jest jeszcze jedna rozmowa. Tu jest jeden pan, który czeka, nie wiem szczerze na co, ma sporego laka. I ty pracowałeś na pewno w jadłodajni, ale mógłbym cię właściwie, widzę, wrzucić chyba gdziekolwiek. Bo tak, zarówno siłę, perception i agility masz takie samo, więc możesz pracować gdziekolwiek. A jeśli możesz pracować gdziekolwiek, to nie możesz pracować nigdzie i to jest złe. To jest bardzo, ale to bardzo złe. Nie masz inteligencji, tutaj brakuje nam trochę ludzi, ale tu zaraz ktoś przyjdzie. Więc mogę cię puścić tutaj, a co tam? Okej, kolejne 3 steampaki poszły do produkcji. Ty, kobietko, robiłaś sobie nawet nie wiem gdzie. Masz perception, masz strength, więc mógłbym ci cokolwiek tutaj dołożyć. Mamy inteligencję, ty niestety nawet masz tą inteligencję, całkiem. Ale perception jest na pewno u ciebie na wyższym poziomie. Ale wiem, że któraś tutaj z kobiet była właśnie tutaj, ty byłaś na pewno na perception nastawiona. Tak, i masz nawet ubiór do perception. I tutaj brakuje czterech, tu jest 4 facetów. Tak, tu brakują 4, tutaj brakuje 2 osób, tak jest. To idealnie. To ty dostaniesz ten ubiór właśnie na perception. I wrzucimy cię po prostu do produkcji wody. Pięknie. Tutaj widzę, że sobie powolutku daje radę nasz drogi Gary. O, przeszedł w dance'a, dobrze, pięknie. Niech sobie tutaj radzą. Ona ma pierwszy poziom, naprawdę? Charlotte Campbell? No okej. Charyzmę ma całkiem, więc to mnie też cieszy. A my możemy spróbować dalej porobić sobie jakiekolwiek rasze i dostać troszkę darmowych kapsli, myślę. Failed. No słabo. Rat Roach Infestation. Dobrze, to dostaniecie jakieś bronie tutaj. O, tutaj widzę, że ktoś nawet już miał broń. I to powinno wam wystarczyć na spokojnie, żeby po prostu tutaj te jakieś tam radioaktywne karaluchy pozałatwiać. Troszkę życia stracicie. Kolejny poziom, 8. Bardzo ładnie. Chciałbym dostać jakąś paczkę, powiem wam. Nie wiem, czy jest to w tej chwili możliwe, żeby dostać 2 paczki. 2000 energii, żeby zebrać. Więc fajnie, że mam właściwie 2 tutaj generatory. Co prawda nie myślę, że uda mi się to zrobić dosyć szybko, ale spróbujemy. Na pewno spróbujemy. Jest sukces. 50 coś energii to nie jest dużo na raz. No, tutaj pozabieram wam te broni na pewno. No i niestety, to nie jest dużo, a 2000 to jest jednak sporo, żeby uzbierać. Ale jak już uzbieram, to na pewno będę mógł sobie wtedy coś tutaj ciekawego ogarnąć, mam nadzieję, z tej paczuszki. Liczę na jeszcze kilka fajnych postaci, które troszkę mi tutaj podboostują. Głównie na postaci, które właśnie będą mogły wychodzić i sporo rzeczy mi tutaj zbierać, bo na tym głównie chciałbym polegać. Całkiem sporo, woda całkiem jest ok, więc tutaj na pewno będziemy dobudować kolejne do perception, żeby wody więcej było, jak będzie więcej ludzi po prostu. Kolejny poziom, proszę bardzo. Tutaj widzę, że małe tańce się urządzają. Mam 900 coś, czy ja jestem w stanie cokolwiek postawić. Odblokowały nam się chyba w ogóle nowy pokój. Tak, jest fitness room, w którym możemy się uczyć endurance. I jest lounge, którego jeszcze nie możemy robić. O, widzę, że tutaj spoko. Chciałbym spędzić z tobą wszystkie 9 żyć. No okej, widzę, że sypiecie sobie tutaj ładnie. Brakuje nam jednego dwellera do lounge'a. Lounge to jest chyba coś swego rodzaju bar. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie mamy jeszcze jednego człowieczka. Gdzieś tu chodził jakiś dzieciak w ogóle. Nie zwróciłem zbytnio uwagi. On gdzieś tutaj się kręci. Tu jest. Za ile ty dorośniesz, mój drogi? A, to jest Willy Ford, który no dorośnie za sporo czasu. I tutaj mamy nic specjalnego. Agility, więc mógłbyś robić cokolwiek w agility. Więc pójdziesz pracować tutaj. Czy jest w ogóle to dla ciebie miejsce? Jest dla ciebie miejsce. A ty, kobietko, robiłaś w... A pokoju z tutaj wodą naszą. Tak, i jest tu nawet dla ciebie miejsce, więc proszę bardzo, śmigaj do pracy. Bardzo fajnie to będzie sobie tutaj działało. Tu jest jedna osoba, tu jest 6 osób. 45, no tu już gorzej.
27. Spróbujmy tutaj coś pośmigać, może się uda. Failed. No niestety, będzie ogień? Czy będzie Red Roach? Będzie Red Roach Infestation, więc wrzućmy wam tu jakieś bronie. Brońcie tutaj tych kobiet, które są w środku. Postrzelajcie trochę z shotgunów i mam nadzieję, że coś tutaj więcej ogarniecie. Chciałbym na pewno trochę dostać tych kapsli za darmo, bo chciałbym cokolwiek tu rozbudować. Na pewno ten storage room, który w tej chwili troszkę miejsca no tutaj jest w stanie nam pomieścić. Widzę, że tych podstawowych broni to ja kompletnie nie chcę. Na pewno tego. Będę starał się dawać właśnie takie bronie po mniej więcej 5 obrażeń każdemu. No, przynajmniej będę starał się cokolwiek takiego zrobić. Mamy też 2 do inteligencji. Czy ktokolwiek, kto chodzi tutaj do pracy? Nie. Wszyscy mają jakieś ubranie, jeśli chodzi o inteligencję. Bardzo ładnie. One tu widzę wracają do pracy powoli. Water Treatment Station tutaj, zobaczmy. Tylko niech mi zniknie to powiadomienie. Pięknie. 37%, spróbujmy. Spróbujmy. Znowu failed. Niestety, nie mam szczęścia zbytnio. I znowu jest Red Roach Infestation, więc postrzelajcie tutaj troszkę do tych naszych karaluszków. Proszę bardzo, kolejne jedzenie. Kolejne steampaki. Czasami udaje się bardzo ładnie to zrobić i bardzo szybko, a czasami niestety wychodzi jak wychodzi. Nie jestem pewien, czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na statystyki, jakie posiadają aktualnie tutaj nasi bohaterowie, którzy się znajdują w danym miejscu. No ale to trzeba będzie ogarnąć. O, tu jest ktoś w ogóle. Ktoś pracuje, a dlaczego w takim ubraniu pracujesz? To już lepiej, żebyś nie miał nic. Już lepiej, żebyś nie miał nic, dobrze. Musimy wam też pozabierać te bronie niestety. Bo one są dosyć fajne, dosyć cenne. A nie chciałbym ich tracić, głupio. Tutaj mamy 24% na steampaki. Zobaczmy, jak pójdzie im ze steampakami. Są i steampaki, które przyszły 3. W tej chwili produkują 3. Mógłbym to ulepszyć, ewentualnie dobudować jeszcze jeden tutaj pokój do tego, ale to chyba będzie nas kosztowało 500 albo 600, 600 kapsli właśnie. A nie chcę w tej chwili zbytnio w to inwestować, bo nie potrzebuję tego tutaj. Ten pokój jest chyba nieulepszony, tak jest, jest nieulepszony, więc go od razu ulepszę, będziemy mieli troszkę więcej miejsca na energię, jak najbardziej. Tutaj pracuje Steven, dobrze. Czy ty, Steven, dasz sobie radę na raszu? Spróbujmy. Czy ty sam ogarniesz nam tutaj rasza? Niestety nie ogarniesz, jesteś zbyt słaby na to, żeby ogarnąć całą rasza. Dlatego będziesz sam gasił pożar, jesteś chyba słaby, który masz 7 poziom, nie jest najgorzej. Tutaj kogoś wysłałem, 3 godziny, to idzie, idzie. Ktoś tu powinien eksplorować. Jest ktoś, kto eksploruje, od 18 minut Matthew sobie eksploruje, proszę bardzo. I znalazł BB Gunna, niestety sprzedam go. Ale widzę, że coś tu zabija, stracił na razie mało zdrowia, ma wszystkie 5 steampaków, ma 3 Radeway, znalazł 60 coś kapsli i to jest naprawdę fajny, fajny tutaj początek, jeśli chodzi o jego zabawę. Dziękuję. Trzeba będzie to powiększyć za 600 kapsli, to za 600 kapsli na maksa. Potem dorobić sobie tutaj same, jak to się nazywa, same windy na sam dół i tu tutaj porozbudowywać te pokoje bardziej, żeby mogli też ćwiczyć inne rzeczy, chociażby, no nie wiem, siłę. Myślę, że siłę mógłby. On tu dalej, widzę, cały czas gasi, gasi. Jednego dzieciaka tylko mamy. To mnie naprawdę zastanawia, bo w tej chwili tu mamy 4, 5 kobiet, 6 kobiet, 6 kobiet, 7 kobiet w ciąży, jeśli dobrze liczę wszystko. Będzie kolejnych 7 dwellersów za jakiś czas. Niestety chyba nie pokazuje mi czasu. Nie, nie pokazuje mi czasu, za ile to nastąpi. Mogę jeszcze sprawdzić ewentualnie, czy ktoś tutaj, jakiś happiness jego, coś mu nie odpowiada, a siedzi na przykład w środku. Danger, czy masz 66%, więc można by ci coś tutaj pomóc, myślę. Można by zobaczyć. Tu jest dziecko, dzieci zawsze mają 50%, ale już widzę, gdzie będzie pracował, skoro agility jego stoi na dosyć wysokim poziomie. Czy jestem w ogóle w stanie ci jako dziecko wysłać do ćwiczenia gdziekolwiek? Chyba nie jestem. Nie, nie mogę cię nawet złapać, no trudno. Co jeszcze tutaj za szczęście? 97, 97 Power Station. Trochę im pospadało z tego względu, że im się nie udało niestety te rasze wszystkie. Trudno, tak to bywa. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Widzę, że w ogóle Steven tutaj tak sobie radzi. Lepiej mu nie robić rasza, bo jeśli mu coś wyskoczy, to rzeczywiście lepiej nam tutaj spali połowę budynków, albo raczej pomieszczeń. No i zabije połowę ludzi przez to, że tutaj zrobi coś głupiego. Lepiej nie próbować po prostu na nim tutaj, gdzie jest mało ludzi. Dzięki temu pomieszczeniu właśnie też będzie całkiem fajnie. W tej chwili mógłbym go ulepszyć za 300 coś, ale na razie nie potrzebuję. Czy te 52 osoby mogę pomieścić właśnie, więc to nie jest na pewno priorytet. Kończ tutaj, właśnie wstydu oszczędź i
Ugaś to w końcu, dobrze. No nawet zapomniałem o tym, że w ogóle mam takie wyzwanie do zrobienia. W tej chwili chcemy zrobić sobie na pewno rusha tutaj. 30 coś procent i mam nadzieję, że wam się uda, bo steampaki są na pewno potrzebne. No i oczywiście się wam nie udało. Red Roach Infestation, oczywiście Red Roach Infestation. Co innego mogłoby się tutaj pojawić? Kobiety dostaną po jakimś karabinie i strzelajcie po prostu. Tutaj mamy kolejne trzy właściwie radeway. Kolejny poziom, tu jest też kolejny poziom. Ósmy poziom, to już jest całkiem ładnie. No i w medbayu spróbujmy jeszcze raz zrobić tutaj rusha. Jest! Trochę kapsli wpadło tam w okolicy 40. Zabierzemy tutaj panią niestety bronię. I spróbujemy zrobić sobie też rusha w kolejnym pokoiku. 24% na szansę, jest energia. I oczywiście failed. I oczywiście Red Roach, jeśli nie mogłyby być sobie właśnie tutaj te... nie mógłby być sobie ten ogień, bo niestety ogień jest mi bardziej potrzebny. Nie myślałem, że kiedykolwiek powiem, że chciałbym mieć pożar u siebie w bazie, czy u siebie w krypcie, no ale... jak widać, czasami się zdarza. Czasami trzeba. Znowu jest failed. I tym razem ogień, więc jest już troszkę lepiej. Coś tam na plus. Tutaj też zabierzemy wam te bronie. Chyba nikt nie posiada. Pięknie, udało wam się to ugasić. Teraz kobiety w ciąży. Tutaj będzie o tyle problem, że jeśli tu rzeczywiście coś się stanie, to one będą uciekać wszystkie, więc nie, to może lepiej ty sobie tu zostań. Nie będziemy tu robić rusha, bo to będzie bardzo zły pomysł. Tutaj mamy 35%, więc spróbujmy. Tutaj są faceci, więc oni powinni dać sobie radę, nawet jeśli się cokolwiek stanie. Wolałbym, żeby się zapaliło. Niestety jest Red Roach Infestation i musimy wam znowu tutaj przydzielić jakieś bronie, żebyście sobie poradzili ze strzelaniem do nich. Kolejny poziom. Mnóstwo tych poziomów, sam już przydzieliłem mnóstwo poziomów. A muszę przyznać, że nawet w tej chwili tutaj cały czas wskakują sobie jakieś poziomy. No, ostatnie dwa robaki wam zostały. Mam nadzieję, że wam się uda tutaj opanować całą sytuację. Jest jedzenie. Energii jeszcze nie mamy fulla, ale całkiem nieźle sobie tutaj radzą. Czy tu spróbujemy? Spróbujmy zrobić jeszcze jednego rusha. A co tam, spróbujmy, może się uda. Udało się! I takie rzeczy mnie cieszą strasznie. Ktoś tu jeszcze miał jedną broń, ty tu miałeś broń. Niestety nie mam też nikogo, kto miałby strasznie wysoki poziom, aż taki jak James. Bo jest Philip Snow, który aktualnie wyszedł i cały czas tutaj sobie wraca. Z tymi fajnymi, naprawdę fajnymi przedmiotami. Jak on wróci, to będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Zobaczymy, co tu się uda ogarnąć. I nie jestem zbytnio w stanie nic teraz zrobić, ewentualnie powiększyć jakieś pomieszczenie. Ale nie jestem pewien, czy chcę, bo troszkę jeszcze tutaj miejsca w samym magazynie posiadam. Jakieś tutaj pistolety mam 25 steampaków. Czyli rozumiem, że to jest mój limit i muszę rozbudować sobie to. Czyli jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rozbudować ten storage room po prostu na większy. I zobaczmy, czy teraz tutaj pokazuje mi w magazynie. Dalej pokazuje mi na czerwono steampaki. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście limit, czy o co chodzi. Zakładam, że tak właśnie jest. A to jest słabe, bo mogłem więcej w taki sposób przydzielić po prostu osobie, która wyszła na zewnątrz. O, jest i prąd. Sporo się tutaj dzieje. Tutaj jeszcze są dwie kobiety na pewno, które mogą mieć dzieci. Tam jest jeszcze jedna kobieta. Tu jest jeszcze jedna kobieta. No, sporo tutaj tego będzie na pewno. Ale w chwili obecnej dziękuję wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję już wrócą nasi tutaj ludzie, których wysłałem i spróbujemy sobie tutaj coś więcej ogarnąć i wysłać ich z powrotem, jak już będzie trochę kapsli na rozbudowę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, no i cześć!